Sucho się zrobiło. Więc jadę. Niu nie spłukać z soli. Bo następna podróż to myślę dopiero w przyszłym tygodniu. I raczej Zakopane. Jak ja lubię ten wóz. Gdzie ja mam ten? O, Barbarze też by wypadało umyć. Może zdążę. Zobaczymy. Dziękuję przy okazji koledze, który zadzwonił sprawdzić, czy ugryź jest na podwórku. Ma jakiś pies podobno biega po polnej. Dziękuję. Sam też daje znać znajomym. Z owczarkami długowłosymi, jest ich tu w przysusze sporo, bym powiedział. Coraz bardziej doceniam ten samochód, powiem wam. Taki byłem trochę zawiedziony, że jednak skoro nie jeżdżę dużo, to trzeba było brać ten większy silnik, a najlepiej benzynę dużą, ale teraz jakoś inaczej zacząłem do tego podchodzić, a na dużą benzynę jeszcze przyjdzie czas. Pewnie ze stajni BMW, ale kto wie, V8-ki też mnie jeszcze kuszą. O, pasy właśnie. No i od razu człowiekowi milej. Nie przykładam się tu przy tym samochodzie zbytnio do podwozia, bo jak wiecie, jest zabezpieczona w kraunie. A tutaj nie jestem przekonany, czy mycie tak pod ciśnieniem, czy jest lepsze niż zostawienie krauna i tej solnej powłoki na kraunie jednak, który oddziela od blachy. No dobra, to tyle zachwytów. No i miodzio.